Brytobis, ani Dizel, Kolorendi, Lagos, Łagortu, przepraszam. I dziś przejdziemy do kolejnej misji, a nazwę Fabryka Śmierci. Po Akwizgranie nic już nie będzie takie samo. Lecz w końcu zdobyliśmy skrawek Niemiec. Droga do Renu stoi otworem, nie ma już odwrotu. Dla nikogo z nas. Rozpocznijmy misję. Był rozkaz, żeby przejąć hotel, a nie ewakuować cywilów. Kto zamienił atak w ratunek? Myśleliśmy, że możemy, sir. O ile pamiętam, Turner dowodzi, a nie ty. Może coś się zmieniło? Nie, sir. Moja decyzja, moja wina. Nasza wina, sir. To znaczy, że dwóch moich najlepszych ludzi nagle traktuje moje rozkazy jak sugestie, kiedy armię czeka największa operacja w dziejach wojny. Może wam przypomnę. Idziemy na szpicy uderzenia, które ma przejść przez Ren. Trzeba oczyścić cały cholerny las, żeby konwój przejechał. Od dziś macie dawać z siebie absolutnie wszystko. Więc szykujcie się do wymarszu, cholerny osłup. Minęły 3 tygodnie. Przerzucili nas do lasu Hurtgen, byśmy oczyścili drogę nad sam Ren. Wstyd, że dopiero teraz miałem odwagę przeczytać twój list. Jeśli zrywa, możesz się wyżalić. Ostrzegałem cię. Student, morda w kubeł. Jest w ciąży. O rany, ej, kurwa. Luciska, Daniel zostanie tatą. Próbowała mi powiedzieć, ale nie byłem gotowy. No git. To dobry moment, żeby się przejść. Chodź, tajełopy, napijemy się kawy. Ja nie chcę kawy. Ale się napijesz. Przepraszam, że nie powiedziałam ci o dziecku. Chciałam w dniu twojego wyjazdu, gdy zrobiłeś mi zdjęcie. Wszyscy z biurka! Gdzie jest Daniel? Davis przemawia. Chodźmy. Masz rację. Fabryka śmierci. Leskungard jest gęsty, niemal nie do przebycia. Nasz cel to 493. Ktokolwiek ma wzgórze, panuje nad doliną. Dla zwykłych żołnierzy to zadanie niewykonalne. Nasza dywizja jest jednak zupełnie wyjątkowa. Podczas pierwszej wojny pierwsi odparliśmy Niemców. Pierwsi szliśmy w kontrofensywie. Pierwsi przeszliśmy Ren. Nic nas nigdy nie powstrzymało i nie powstrzyma. Poruczniku, wyjaśnijcie szczegóły. Żadna misja nie jest zbyt trudna, a poświęcenie zbyt wielkie. Najpierw obowiązek... Coś was nie słyszę! Żadna misja nie jest zbyt trudna, a poświęcenie zbyt wielkie. Najpierw Dokładnie. Obowiązek... Dokładnie! A teraz szykować się! Obowiązek przede wszystkim. Wracamy na rzeź. Amen, bracie. Ruszamy za 5 minut! Hej, Daniels, możesz w ramach przysługi zanieść potrawkę Willisowi. Pilnuję przed polem. Nie ma sprawy. No dobra, mamy, możemy zanieść. Żywność. Dobry. Kucharz życzy smacznego. Karma dla psów wojny, co? Dzięki, stary. Jak to wygląda? Sam zobacz. Tamte działa nie chcą odpuścić. I tak w kółko. Słyszałem, że uderzacie na nich dzisiaj. Taki jest plan. Powodzenia tam w głuszy. Dziękuję. Okej, dzisiaj pójdziemy na działko. Pierwszy pluton! Idziemy! Zbiórka przy Tarnerze. Jeszcze zbieram. Naszym zadaniem jest zniszczenie artylerii na wzgórzach, aby można było zająć las. Faza pierwsza, dołączamy do drugiego plutonu nad rzeką i ruszamy do celu. No okej, mam silny opór. Jak cholera. Jeden. Most od rana przechodzi z rąk do rąk. Pomożemy im go zająć. No i jest! Davis zebrał największy konwój pancerny w historii. Jeśli to nie przerazi szkopów, to nic ich już nie ruszy. Do Renu wciąż daleka droga. Dlatego musimy uciszyć te działa i uniknąć strat.
Oczy szeroko! Jesteście w fabryce śmierci! Hej, Zus. Od tego zimna nie boli cię rana? Moja babcia złamała biodro i w każdą zimę... Wyglądam na twoją babcię? No, w sumie. Pocałuj mnie w dupę. Wolałbym już babcię. Co kto lubi? Wszyscy do mnie! Marks! Jak sobie radzicie? Sukinsyny nie odpuszczają. Kolejna fala może tu być lada moment. Dobra, pierwszy pluton. Pomóżmy naszym w potrzebie. Nacierać! Odzyskać pozycję! Zorganizować obronę! Łapać miny i CKN-y! Barclay, Cooper, biegnijcie na most i dajcie sygnał, jak zobaczycie wroga. Dobra. Musimy wzmocnić obronę! Rozkładać miny! Ser, myślałem, że mamy uderzyć w artylerię na wzgórzu 493. Nie możemy odsłonić naszych umocnień. Ruszymy do punktu zbornego, gdy most będzie już zabezpieczony. Patrząc po tych lejach, nie będzie tak łatwo. Nic tu nie miało być łatwiej, szeregowy. Nie brań most. Widzicie te zęby smoka? Nasze czołgi przez nie nie przejadą. Tak, myślę, że właśnie o to chodzi. No. Szwaby chowają się we mgle! Wracać za osłony, przygotować się do obrony, utrzymać szereg! Gotować broń! Broń most. Przygotować się do walki! Atakować! Kurnie! Ukryć swój ruch! Nadciągają! Ognie! Nie ruszają! Wycofać się na pozycję! Zachodni przyczółek! Wycofuję się! Wszystko będzie dobrze! Dobra. Weź mnie pod osłonę! To jest amunicji, przeładowuję! Wrogi pojazd pancerny! Trzymaj się tam, braku! Pancer! Szukam mi granatów, czegokolwiek to się nada! Tak jest! Przydałaby się pomoc! Proszę! Znalazłem niemiecką wyrzutnię rakiet! Dobrze, to wal z tego pancera! Dobry strzał, Taniel! Wal z niego jeszcze! Dobra robota, Taniel! Już prawie po nim! Wskaż wrogów! Czołg zniszczony! Wycofują się! Wycofują się! Dobra robota, Taniec!
Pierwszy oddział do mnie! Idziemy, ser! Daniel, chodź to tu! Dobra, zbiórka! Na nas czeka. To było trudne, ale się udało. Zbiórka! Ja potrzebuję tego... amunicji też. Podzielimy się na dwa oddziały. Pearson, udasz się na północ i dotrzesz do wzgórza przez most. Udam się z oddziałem wzdłuż rzeki i dam wam wsparcie. Punkt zborny jest u podstawy wzgórza 493. Widzimy się niedługo. Tak, uważaj na siebie. Ty też. Mam amunicję, Daniels! Mam nadzieję, że to był dobry pomysł, żeby się rozdzielić. Jeśli pozwolimy szkopom przedostać się przez rzekę, cała misja może być zagrożona. Właśnie dlatego przyjdziemy do flanki Pearsona. Jak daleko do punktu zbornego, ser? Niedługo dotrzemy do podstawy wzgórza 493. Musimy tylko trzymać się rzeki. To nie jest potrzebna. Przeładujemy. Nie wychylać się. Musimy ich załatwić, ale mają przewagę. Spróbujemy od flanki. Nie dajcie się zobaczyć. Patrol przed nami. Muszę obserwować jeszcze tego ruchu. Tak, mamy jeszcze tego ziołka. Proszę. No nie widzisz, kopię nie widzę. Tutaj poczekam. Podejrzewam, kto tylko trawnia. Ognia! Dobra. Myślałem, że mnie nie zobaczy, ale jednak. Mówi się, co to było. Daniels!
Dobra. Leci granat! Na godzinie ósmej! Przydałyby mi się! Masz, Daniels! No jak na razie też nie ma zesłana, więc nie. O kurwa! O kurde, kurwa! Cholera, to pułapka! Zobaczyli nas! Dalej! Artyleria! O. No, tutaj zostawimy na razie. Nie budzimy teraz. Wstawaj, Red. Znam cię lepiej niż ktokolwiek inny i wiem, że masz siłę. Nie poddawaj się. Ani teraz, ani nigdy. Paul! Szkopy będą tu lada chwila. Pokaż, na co cię stać i wstawaj na nogi. Boję się. Nie dam rady. Ale musisz, Red. Hazel i twoje dziecko cię potrzebują. Wstawaj. Wstaję. Wiem o tym. Ty nigdy się nie poddajesz. Wierzę w ciebie, młodszy braciszku. Paul? Paul? Spotkajmy się w domu, braciszku. Briggs! Boże! Okej, trafiliśmy oczywiście. Muszę znaleźć punkt zborny. No, cóż, to jest ciekawe. Jezu. Adaptyczki. Dobra. O w dupę! O Boże, owczarki. Jest już ufundowane. A. Skradajmy się. Okay. Ah, Jonsza! Ej, skąd ją znalazł? Kurczę! Muszę znaleźć punkt zborny. Jezu.
Będzie nas tu mniejszy, rzeczy widzę. No dobra, jestem. Ja też do tego. Cię mam nadzieję, że też to wszystkie szkopidła. No dobra, dało mi się ich niestety zabić. Nie! Mamy szkop. Turner! Spotkaj się z Turnerem. Ruszajmy! Punkt zborny jest już blisko. Nasi chłopcy potrzebują wsparcia. Tak jest, ser. Do drzwi! Osłaniam cię! Zbyt zniszczone, żeby zapewniało ochronę. Szkopy pewnie pomyślały to samo. Myśli pan, że tu wrócą? Mam nadzieję, że nie. No dobra, teraz poszukamy resztę oddziałów. Widzisz tu kogoś z naszych? Nie, sir. Oby dotarli do punktu zbornego. Posłuchaj. Woda. Rzeka musi być blisko. Mam nadzieję, że nasi chłopcy zdołali się skryć przed artylerią. Damy im wsparcie, nie martw się. Jest rzeka. Musimy iść wzdłuż niej do punktu zbornego. I rozwalić te działa. Iść do punktu zbornego. Dobra. Snajper! Strzela z bunkra! Wypłoszymy go stamtąd! Nie wychylaj się! Za mną! Snajpera. No to nam mimo niestety. Snajper! Strzela z bunkra! Wypłoszymy go stamtąd! Nie wychylaj się! Za mną! Czyli
to będzie trudne, powiem szczerze. Tak, ale dobra. Super. Tak, aby eliminować. Tak, aby też nie dostać. Jeżeli mam iść tam na wprost. Teraz się zaczynam bać. Snajper! Strzela z bunkra! Wypłoszymy go stamtąd! A, nie wychylaj się! Już wiem. Za mną! Dobra. Już wiem, jak to zrobić. Głowa nisko! Jak bardzo nisko. No tak, trzeba uważać mi... Dorwał jednego z nas! Obserwuj flanki, zobacz, czy się do niego dostaniemy! Pomocy! Pomocy! Nie mogę się ruszyć! Gdzie on jest? Nie mogę chodzić! Niech mi ktoś pomoże! Pomóżcie mi! Ach, to już jest otwarty teren. I to będzie. Nie mogę się ruszyć! Nie mogę chodzić! Gdzie nie być? Proszę, spróbujemy ci pomóc! Trzymaj się! Dorwiemy go! Musimy się streszczać! Niech mi ktoś pomoże! Niech mi ktoś pomoże! Staram się! Ała! Super. Niech ktoś mi pomoże! Dorwał jednego z nas! Obserwuj flanki, zobacz, czy się do niego dostaniemy! Niech ktoś mi pomoże! Proszę, pomóżcie mi! A? Pomocy! No to będzie tak trudne, że będzie... Niech mi ktoś pomoże! Nie mogę chodzić! Nie mogę się ruszyć! Spróbujemy ci pomóc! Trzymaj się! Dorwiemy go! Musimy się streszczać! Niech ktoś mi pomoże! Pomocy! Mam cię! Ej! Idź! Ej, kurde! Niech ktoś mi pomoże! Dorwał jednego z nas! Obserwuj flanki, zobacz, czy się do niego dostaniemy! Nie no! Niech ktoś mi pomoże! Znaczy, trudne dosyć. Pomocy! Snajper... Nie mogę się ruszyć! Spróbujemy ci pomóc! Trzymaj się! Dorwiemy go! Musimy się schodzić! Proszę, pomóżcie mi! A tu, tu? Kurde! Niech ktoś mi pomoże!
Idźmy go zdjąć! Tędy! Ściągnę ogień na siebie, żeby się go wykuć. Ale to wynika z tego, że Kuźma ten snajper... Odbieżam cię! Nie jest sam! Mamy towarzystwo, jak widać. A znalazłem już tapeczkę, lecz... Tędy to jest. Nie lubię tak zaskakiwać. Leży! Dobrze się spisałeś, Daniels. Ruszamy! Za mną! Dobra, wziąłem snajperkę. A teraz... Wracam. Obszar czysty, ale ten żołnierz nie musiał umierać. Ruszajmy! Punkt zborny jest już blisko. Oby nasi chłopcy byli cali. Nie musiał, ale mówiłam. Strzały! Musimy być blisko naszych! Ruszamy! Koło worków z piaskiem! Własną broń. Tak jest, cel. A teraz mają bazuki jeszcze. Chyba i tak. Tak jest, cel. O kurde. Ja jestem bez anumicji, podajesz. Tak jest, cel. No, jest.
Dobra, musimy się dostać oczywiście. Nadciągają z północy! To już ostatni! Oddział, zbiórka przy moście. Musimy utrzymać tartak, będzie naszą bazą wypadową. Kiedy tu będzie Stilton, ruszymy do punktu zbornego. Już idę, ser! Tylko nie kolejny most. No dobra, już tam! Zbiórka! Kurwa! Snajperzy! Znaleźć zasłonę! Ostrzelać ich! To jest snajper! Niemcy! Koniec amunicji! Przeładowuję! No, jeden snajper. Prosto przed nami! Nie ma osłony! Niemiecka piechota! Muszę przeładować! Jestem martwy. Na... Już byłem martwy. Snajperzy! Znaleźć to słone! Ostrzelać ich! No! Samą głowę! Potrzebuję amunicji, ser! Spokojna głowa! Nie ma! Skocka piechota! Jest ich więcej! Łapcie, co znajdziecie i utrzymać pożycie! Granat? O kurczut! Granat? Snajperzy! Znaleźć to słodko! Ostrzelać ich! Na tyłach! Chłopska piechota! Północny zapał! Trzysiątkę! Ale nie. Potrzebuję amunicji, poruczniku! Granaty i dymne, Daniels! Powstrzymaliśmy ich! Rzucie! Zaczekamy na Pearsona i ruszamy do punktu zbornego. Styles, Daniels, do mnie! Już idę. Utrzymamy pozycję, aż dotrze tu Pearson i zajmiemy wzgórze. No chyba, że obszedł tartak i sam je zajmie. Nie ma wystarczająco dużo ludzi. To nie przeszkadzało. Powiedziałem, że czekamy, więc tak właśnie zrobimy. Z całym szacunkiem, ser. Co jeśli Styles ma rację i Pearson poszedł dalej? Ja będę się o to martwił. Coś mi tu nie gra. Gdybym słuchał tego, co gadasz, szeregowy, nadal mielibyśmy głodzi w Normandii. Dokładnie. Słyszałeś, że pluton Pearsona wycięli w Kasserin? Historia lubi się powtarzać. Oby nie. Ciekawe, co się tam stało. Nie. No cóż, ja nie mam jaj, żeby pytać Turnera. Ale znam kogoś, kto ma.
Okej. Nasza misja polega na zniszczeniu niemieckiej artylerii. Jeśli jednak Pearson dostrzeże okazję, wykorzysta ją. Pomiędzy Turnerem i Pearsonem szykuje się dym. Może być już tylko gorzej. Okej. Aha, jeszcze nie koniec oczywiście. Wzgórze 49, które oczywiście następnym razem przyjdziemy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.